Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dziś pojedziemy sprzedać sobie wełnę i mleko owcze, bo terminy gonią, fabryki pełne. Pojedziemy też sprzedać, pojedziemy zawieźć w sumie mleko do mleczarni. Jedziemy sobie walterką, ale pierw zahaczymy o produkcję. Czy produkcja potrzebuje, czy nie potrzebuje? O kurde, będzie słychać na odcinku jak palę, bo zmieniłem mikrofon, żeby na głos wykrywał. Ale to nic. Od jednego buszka jeszcze nikt nie umarł. Prawda? Prawda. Jemy nieprzeznaczone dla dzieci i będzie dobrze. Dobra, pierwsze 2000. Elegancko. Co, teraz pojedziemy po mleko. Jeszcze miód. Nie, to pierw pojedziemy po miód. Albo wiecie co, weźmiemy troszkę mleczka, żeby ta przyczepa, żeby ciągnik ten uciągnął to. I teraz trochę miodu weźmiemy. Kurde, myślałem, że już pełno, a jeszcze nie. No teraz pełno. No i elegancko. Jak widzicie, już słonecznik jest gotowy do koszenia. O, patrzcie to, widzicie? Mamy tylko 6 palet załadowanych. I zobaczcie, jak przednia ośka siadła. Dobra, jedziemy na sprzedaż. Najlepsze jest to, że z mlekiem w drugą stronę. Tutaj nie sprzedamy w sklepie. Też może dokupimy trochę uli, jak jest już więcej pól. Rozstawiamy je gdzieś. Co, weźmiemy sobie, najwyżej jeszcze dobierzemy te paletki. Albo po prostu tego weźmiemy. O, 12 ton. O, zobaczcie, jak na przednią ośkę. Opona siada normalnie. Tutaj jeszcze ten kawałek pola musimy zagospodarować jakoś inaczej. Ładnie zrobić trawkę, obramówkę. Także co, biogazownię już mamy. To teraz trzeba tira kupić i ładowarkę. No i sieczkarnię. Ale na pewno nie wiem, czy czasem nie obsiejemy jeszcze raz trawą pól. Skosimy to wszystko na pokos i nie zbalujemy tego. Nie spresujemy tego na kiszonkę. Od razu też owiniemy i od razu przejedziemy agregatem. Posiejemy rzodkiew w jakąś. Żeby to miało jakiś ład i skład. Kurde, żem poleciał. Musimy się obrócić i jeszcze zabrać tą jedną paletę. Jakby coś, to smacznej kawusi.
Jak ktoś pije kawusia, na przykład tak jak ja, o smacznej kawusi. Możecie pisać w komentarzu, czy zmieniamy kolor waltry, czy zostawiamy ten, co jest. Jak widzicie, ja już powoli wracam do zdrowia. Lepiej już mówię. Czemu się nie chcesz sprzedać? O. Wiesz, co nam jeszcze zostało? Miodzik, miodzik. Miodzik sprzedać. Miodzik i wywieź mleczko do mleczarni. Wiecie co, jak jedziemy po ten, jedziemy ostatni raz, to jeszcze weźmiemy paletę. A nie ma palety, paleta już sprzedana. No jak widzicie, tam już pusto. Nie mamy w ogóle kiszonki. Patrzcie to! Schumacher normalnie, Robert Kubica. Na dwóch kołach poszliśmy. Elegancko, dobra, miód mamy sprzedany. Teraz możemy się przeczepiać i jechać po beczkę. Możecie też wpisać, jaki ciągnik kupujemy w zamian za fenda, bo mnie irytuje ten fend, jego głośność. Że trzeba to ściszać. Oryginalnego jakiegoś fenda, albo co? O, Bella, uważaj. Tutaj już mamy ogarnięte wełnę. Zostawimy tylko tutaj... Czepę, przesiadamy się do Jelonka i jedziemy. Sprzedać, jak to się nazywa? Mleczko, czy sprzedać, zawieźć do mleczarni. Też od razu, jak będzie tir, to będziemy mogli kupić większą przyczepę. W sumie to naczepę do tira. Beczkę dużą. Opatrzcie, jeszcze wodę mamy dla owiec. Normalnie nagrywam odcinek i sobie popalam. Nikotyzuję się. O kurde. Zobaczymy nasze produkcje. Musimy na pewno cukrownię wyłączyć. Bezpośrednio na sprzedaż wyłączyć. Tutaj sorgo jeszcze się produkuje. Owiec też. Buraki. Na cukier do dystrybucji są. O, cukrownia już jest full, także cukier idzie na sprzedaż. Cukier poszedł na sprzedaż, ustawiony na pewno, na pewno. Teraz ten, jedziemy zatankować mleczko. Słomę też trzeba nie dosypać, ale co się wiąże, będziemy musieli chyba kupić drugą ścielarkę. Bo mamy te większe kostki, żeby się otworzył tył, bo pokarmu też brakuje. Słomy jeszcze 6 ton. Kurde, przegapiłem normalnie. Dobra, jedziemy wywieźć mleko. Tutaj jeszcze trawencje mają. Tutaj też chyba mają.
W drugim odcinku może puszczę pracownika tutaj, żeby posiał rzodkiew, albo nawet jeszcze i wapno posiejemy, żeby te pole już było gotowe pod kukurydzę. Ale w sumie nie wiem jeszcze co z tą kukurydzą, czy siejemy kukurydzę, czy co innego. Gdzie ja pojechałem? No, chciałem tutaj sprzedać. Nie, jedziemy do mleczarni, tutaj nie możemy. Za tanio. To jeszcze nas czekają dwa kursy albo trzy. Ra. Ale mleczarnia jeszcze i tak chodzi, troszkę ma mleka w sobie. Możemy pójść zobaczyć, ile ma mleka. Mleko, 17 ton. Zobaczcie, cukru jest full. Sorga też jest full. No tylko kiszonki nam brakuje. Patrzcie. Możemy buraki ten dać na kiszonkę. To co, następny odcinek zmielenia buraków, co? Też jestem za. Jakoś nie podoba mi się tutaj ta mleczarnia. Ale może w przyszłości gdzieś jeszcze jedną postawimy. Na drugim końcu mapy. Ale też bardzo ładnie pokazuje to, no, ten No Man's Land. Czarny pan. Przepraszam, jak gra na No Man's Land i robi właśnie te wysepki wokół wody. Może i my też takie coś zrobimy. Naprawdę, bardzo ładnie mu to wychodzi. Tylko, że gra na poziomie łatwym. Pewnie dużo tam musi pracowników zatrudniać. A ja tutaj się staram robić sam. Chociaż nie zawsze. Bo też zatrudniam pracowników. Ale jak jest jakieś koszenie albo co, czasem wolę sobie samemu pokosić, żeby mieć jakąś tam przyjemność z tego grania. Dobra, patrzymy teraz tutaj jeszcze. No jeszcze dwie beczki powinny wejść. Ile tu jest mleka? No jeszcze jedna beczka będzie. Krówki, krówki, krówki. 18 ton. Możemy w sumie wywieźć. Albo poczeka to mleko, bo i tak mleczarnia tego nie przerobi raczej. To poczeka. Teraz też kwestia, czy możemy siać rzodkiew oleistą na poplon w listopadzie. Nie wiem. O kurde. Paweł będzie skakał. Wejdzie czy nie wejdzie, jak obstawiacie? Jeszcze jedna beczka. Osiemdziesiąt ton wejdzie? Albo jeszcze nawet 50. Nie no, powinno wejść jeszcze do 18 tysięcy litrów, bo w sumie mamy masło włączone, ser i czekoladę. To jeszcze przywieziemy to mleko. No, przywieziemy. Tutaj jakiś taki dziwny uskok mamy. Nie wiem dlaczego. Możecie pisać też w komentarzu, jeżeli ktoś to ogląda, czy chcecie... Tak jakby nie opening, to w sumie prezentacja z Horsza, bo zrobiłem dopiero z Oxbo,
W sumie ciekawił mnie ten dodatek, ale go dostałem w przepustce. Bo kupiłem przepustkę na promocji. Tak, jestem typowym Polakiem. Kupuję na promocji. Ale też, żebyście widzieli, czy to się opłaca kupić. Ja akurat na to wpływu nie miałem. Bo dostałem ten dodatek. Ale szczerze nie wiem, czy bym zapłacił 28 zł bodajże, czy 38 zł za 4 maszyny. Dobra, 18 ton zalane, to jedziemy. Wywieźć. O, rozmnożyły nam się też owieczki, te i te wszystkie w sumie. Także już troszkę więcej trawy będzie szło. Kurde, czy ja mam jakąś trawę? Chyba mam. A to jest zarąbiste, bo możemy ciąć te buraki i wozić do cukrowni. To nie wiem czasem, czy lepiej jeszcze na tym nie wyjdziemy. O, 16 minut odcinka mamy, 17 zaraz. Nie jest źle. Zobaczymy, czy są jakieś fajne promocje. Nawet. Opryskiwacz jest 12%. Parara. Co, kończymy? Czy jeszcze coś robimy? Poczekajcie, muszę wpuścić psa do... Dobra, jestem. Elmo, chodź tutaj. No niestety ciąć nie będę. Taki mały przerywnik. Beczkę odstawimy na miejsce. I jeszcze może nasypiemy. Tak, wiecie co, nasypiemy jeszcze tylko, jak to się nazywa, no, TMR dla krów. Tutaj zaraz też zobaczycie, że postawiłem sobie wieżę radiową, żeby nam właśnie pomogła spłacić ten kredyt na hardzie. O, tak wygląda. Będzie ją widać? Będzie ją widać. Długa jest, strasznie wysoka. Zobaczymy jeszcze, jak tam krówki. Krówki, krówki. Kurde, one by się rozmnożyły, byśmy mieli znów więcej. Ale przegapiłem porę karmienia. Wejdzie jeszcze jedna przyczepa.
Woda się jeszcze leje. Tak właśnie było słychać bynajmniej. Czy wejdzie na przyczepę na pewno. A ścielanie już zrobimy w następnym odcinku. Jak kupimy nową ścielarkę, jak będziemy kosić w sumie słonecznik. Arerere. Dobra, także co? Dzięki za oglądanie odcinka. Możecie stawić łapkę w górę, suba, jak wam się podobało. Pozytywny, jak i negatywny komentarz. Naura!